Hello, and welcome back to Witcher 2. Let's see. Astrological charts. Men keep safe. Tissa is okay, that gives me hours and okay. Don't make me do that. Astrological curious on this. A long time ago, the princess of Beremer Root angered the powers of the depths, perhaps even the gods themselves. A sea dragon began to prowl the coastal waters, killing fishermen and pearl hunters. Poverty and hunger threatened their principality, so the rule decided to appease the sea by sacrificing a maiden, for in those dark times that was the very manner for dealing with economic crisis. Luckily for the young woman, a witcher was in the area. Strolling along the beach, he noticed a serpentine beast emerging from the water towards the lass, who was chained to a seaside rock in a less than decent pose. The witcher killed the dragon, freed the woman, and, as the chronicles tell us, plowed her with her consent on the aforementioned rock. We can see a reflection of these events in the summer sky. On condition that our silver lady does not show her face, there is a fearful lass looking west towards the dragon slithering ever closer, and beyond this, the witcher sneaking up on the beast from behind. And here, legendary treasures. Sure. Among the acknowledged treasures of the last century, three have gained exceptional fame. First is the Amber Chamber, which Virfuril, Demavend's father, took as a spoil when he defeated Medal of Temeria. This breathtaking masterpiece, a chamber's decor made entirely from amber, was sadly lost in the storm of war. Either buried or destroyed, all traces of it have disappeared. The second treasure belonged to the dragon Ovist of Quartz Mountain, known also as the Crystal Mountain or the Mountain of the Burning Sands. A group led by Yarpen Zigrin killed the beast and took the treasure, which included sapphires singular in hue and diamonds as large as cherries. Said gems then sent the jewelry market into disarray. The third legendary treasure of this century is shrouded in mystery. For both its composition and details of how and where it was found remain secret. One thing is certain: it included ancient artifacts of untold power. One of the items exploded, claiming the lives of three of the five mages studying it. The world at large might have heard more about the discovery on this occasion, but not long after the tragic accident, a veil of silence once more descended on the matter. Oh, you want to go in here? Locked. I to ja namówiłem Gaspara na to wszystko. Spodziewałem się większych wyzwań. Na razie mamy zagadki dla amatorów biesiady i piwa. This is the way we came in. Where is the girl? Wait, can we read? I have no idea what I'm expected to do. Give me some. See, I think this is the serpent. Art.
Yeah, go prepare the rebels had beat our heroes expedition to the room. There's little sentiment between treasure hunters. The two competing groups find themselves simultaneously in a single subterranean chamber while only one can survive. Okay. Jednego błazna mniej. Spodziewałem się większych wyzwań. Na razie mamy zagadki dla amatorów biesiady i piwa. Okay, this is the serpent. Like... If this will be the maiden. But which one would be the witcher? Maybe the one. Can we? Okay, the no. There's the eye, but it is. I'm confused. Okay, this is very okay. Okay, I've got it. There's nothing here. Okay, but maybe reloading this place would give me something else. Hello, they are defeated. To ja spodziewałem się większych Gaspara na to wszystko. Na razie mamy zagadki dla amatorów biesiady i piwa. Sorry, wrong sword. Okay, give me a second. I'll have to look into that because from what we have gained, I don't see anything we can interact with. So, be right back. Blöde Nordling. Kolejny strażnik. Okay, I had to load up the save. Lisa N. Laun, Leita Laun! Zareagował na moje zaklęcie. Just let me pick up all those things I picked up earlier. Yeah, let's see. What do you want? Grupa podróżnych przez mrok wędrowała. Nad nimi trzech przewodników i trójka ich została. W nocy szli za smokiem o wężowych splutach i za srebrną panią, gdy naszła ją ochota, by pokazać oblicze. W dzień wiodła ich góra skarbiec i bogactw nie zliczy. Ktoś tu narzekał na zbyt łatwe zagadki. Zastanówmy się. Jest 9 nisz z freskami. Mamy 3 grupy nisz po 3 freski. Zagadka mówi o trzech przewodnikach nad wędrowcami. Przyjrzyjmy się ilustracjom na freskach i poszukajmy odpowiedzi. Mogę się wypowiedzieć, co myślę o zagadce, ale nie będę brał udziału w rozbrajaniu mechanizmu. Mam złe przeczucia. Okej, the first verse. Co sądzicie o pierwszym wersie? Klepsydra jako symbol czasu. Wężowy smok połyka własny ogon, co symbolizuje nieskończoność, a więc czas. Gwiazdozbiór. Bo smok alchemiczny jest skrzydlaty. Każdy dobry alchemik zna się też na astrologii. Tutaj musi chodzić o gwiazdozbiór. Alegoria alchemiczna. Smok skrzydlaty jest symbolem pierwszej materii. Oh,
Okej. How did that line go again? Zapomniałem, jak brzmiała zagadka. Pierwszy wers brzmiał: w nocy szli za smokiem o wężowych splotach. Okej. The hourglass. Sądzę, że to klepsydra. Zajmę się tym. The second verse. Co myślicie o drugim wersie? Biała róża to symbol zakonu płonącej róży. Na fresku widnieje herb, a w heraldyce kolor srebrny przedstawia się jako biały. Srebrna panna jest więc białą różą. Księżyc. W alchemii utożsamiany z pierwiastkiem żeńskim i związany ze srebrem jako metalem. Na południu zakon jest słabo znany. Trupia główka jest za to symbolem śmierci i nilfgaardzkiej brygady Nausika, o której słyszeli wszyscy Nilfgaardczycy. Nausika może być srebrną panną, bo mówi się, że za oddziałem podąża śmierć, a i sama nazwa pochodzi od kobiecego imienia. The full moon. Według mnie to księżyc w pełni. Zajmę się tym. The third verse. Co myślicie o trzecim wersie? Przepaść, urwisko. Starożytna alchemiczna zasada stanowi, co na górze, to na dole. Zagadka mówi więc o przepaści, urwisku. Trzeba czytać dosłownie. Chodzi o masyw Mahakamu, zasiedlony przez krasnoludy i gnomy, gdzie wydobywa się wiele cennych kruszców, niezbędnych każdemu alchemikowi. Góra Skarbiec to musi być wieża. Wedle legend na wieżach więzi się królewny i ukrywa zaczarowane przedmioty, których nie powinien znaleźć bohater baśni. Okej, how did the verse go again? Zapomniałem, jak brzmiała zagadka. W trzecim fragmencie była mowa o jakiejś górze skarbcu z niezliczonymi bogactwami, która wiodła ich w ciągu dnia. Okej, I think this is the mine. Góra na tle nieba. Brzmi logicznie. Ja stanę przy tym. Spróbujmy rozwiązać zagadkę. Zajmijmy miejsce. Na mnie nie liczcie, ja chcę żyć! Twoja wola. Now I can save. Although I don't think this is a good idea. That was incorrect. Musimy spróbować innej kombinacji. Okay, but I wanna hear him say it again. At least we didn't die. You told me. Grupa podróżnych przez mrok wędrowała. Nad nimi trzech przewodników i trójka ich została. W nocy szli za smokiem o wężowych splotach i za srebrną panią, gdy naszła ją ochota, by pokazać oblicze. W dzień wiodła ich góra skarbiec i bogactw niezliczy. Okej. Okej, maybe the dragon constellation. Zbiór smoka. Zajmę się tym. Second verse, it's definitely the full moon. No. I clicked way too much. The dragon constellation. Zajmę się tym. The full moon. Według mnie zajmę się tym. And I'm fairly sure this is the mine entrance. Góra, jasna. Spróbujmy rozwiązać. Zajmij. Na mnie nie. Yeah. Unless I've stood at the wrong one. I'm sure it's not her. I'm fairly sure this is her because like the moon. Hiding its face. Wyczuwam intruza. Nie! Hi. Ekspedycja się wykrusza. Byli nawet zabawni. Zamknij się. No, oczywiście, pani. Cargo, okay. I thought it was for that on his body.
Golem. Legenda Darheny potwierdza się. To tylko bezwolna maszyna stworzona, by wykonywać rozkazy i zabijać. Wypisz, wymaluj, nasz Wiedźmin. Rzeczywiście, powinienem się z nim dogadać. Ty? Co ty wiesz o golemach? Może i golemy nie napadają na karawany jak niektóre potwory, ale dobre bestiariusze poświęcają im wiele miejsca. Geralt, nie kwestionuję twojej wiedzy. Jednak to ja powinnam... Kwestionujesz. Jestem profesjonalistą. Wydobędę od tego tutaj słowo wyłączenia, albo ogłupię go i przełamię formuły. A więc mamy w drużynie i włamywacza. Próbuj. Proszę bardzo. Nie mam złych zamiarów. Ani ja. Wiedz jednak, że to może się zmienić. Darhena musiał czuć się samotny, skoro uczynił cię elokwentnym. Mistrz uczynił mnie strażnikiem. Niczym mniej, niczym więcej. Ty zaś, póki stoisz, gdzie stoisz, jesteś gościem. Okay, so I'm not gonna move. You are a masterpiece. Stworzyły cię potężne czary. Darhena był prawdziwym mistrzem. Jest nim nadal, skoro jego mistrzostwo przetrwało. You are self-aware. Are you lonely? Jako istota świadoma musisz czuć samotność w tym miejscu. Mylisz się. Ból świata czy melancholia są domeną emocji i uczuć. Moim rozumowaniem rządzi czysta logika, ściśle ograniczona przez formułę. Jednak potrafisz się uczyć. Mówią, że skłonność do filozofii bierze się z ciekawości świata. W moim przypadku pochodzi ona z woli mistrza, który lubił ze mną rozmawiać. Czujesz jednak potrzebę dyskusji? Po prostu ją mam. Can I ask you about your program? Możemy porozmawiać o formule, która określa twoje zachowania? Oczywiście, że nie. Can I ask you for your name word? Czy mogę zapytać cię o słowo i imię, które powołało cię do życia i które może cię dezaktywować? Jeśli to zrobisz, potraktuję cię jak intruza. Okej. Okay. I have other questions. Pytania. No. We know we cannot ask that. Who created you? Pamiętasz swojego stwórcę? Oczywiście. Zostałem powołany do istnienia przez mistrza Darhena. Trwam z jego woli, z jego mocy, z zatopionej w kamiennych trzewiach konieczności. Darhena nie żyje. Ale wciąż żywe jest jego słowo, dzięki któremu istnieje. Nadal trwa jego dziedzictwo, które chronię. Imperia powstaną i upadną. Rzeki zmienią bieg. Lecz ja będę posłuszny jedynemu mistrzowi na mojej wiecznej warcie. I'm not gonna try. Maybe better not. Let's talk about I'm curious, but I have a bad feeling that it's gonna backfire. Let's talk about Darhena. Darhena musiał być niezwykłym człowiekiem. Możesz mi o nim opowiedzieć? Strzegę wszystkiego, co należało do mistrza, a więc i prywatności, którą bardzo cenił. Nie mogę powiedzieć nic. Fair enough. I have other questions. I'll leave that for last. What exactly are you? A więc zdajesz sobie sprawę, że jesteś automatem. Czy tak naprawdę wiemy, kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Dokąd zmierzamy? Czyż ludzkie życie przewidywalne, bo zamknięte w cyklu narodzin i śmierci, jest lepsze od mojego? Gdy człowiek się rodzi, jest posłuszny rodzicom. Później słucha nauczycieli, majstrów, kaprali. Na koniec zaś poddaje się woli nieuniknionej śmierci. Pomyśleć, że Adalbert kwestionował mistrzostwo Darheny. Who is allowed to pass? Są tacy, których możesz przepuścić dalej? Darhena, lecz on nie żyje. Przepuszczam tych, którzy są gośćmi, a zatrzymuję intruzów. Powiedz coś więcej. Kim jest gość, a kim intruz? Czyż nie jest to oczywiste? Gość trzyma dystans lub zna słowo imię. Intruz to każdy, kto wchodzi za daleko. Atakuje mnie lub próbuje ingerować w me jestestwo. Has anyone tried to enter before us? Ktoś wcześniej próbował tu wejść? Intruzów nie pamiętam.
Przypominam sobie natomiast gości, którzy odeszli po ostrzeżeniu. Kiedy to było? O czym rozmawialiście? To nieistotne. Can you make sovereign decisions? Jesteś o wiele bardziej świadomy niż zwykły golem. Potrafisz podejmować samodzielne decyzje? Mistrz stworzył mnie takim, gdyż znajdował przyjemność w długich dyskusjach. Potrafię podejmować decyzje w ramach mojej formuły. Czyli to ty decydujesz, kto jest gościem, a kto intruzem. A któż by inny? Goście niewinnie rozmawiają, nie próbują wywierać żadnego nacisku. Inni są intruzami. Okej, okay, mam inne pytania. Do I know enough? Chyba mam pomysł, jak go ominąć bez walki. Wiedźmin włamywacz, filozofujący golem. Ta wyprawa przynosi same fascynujące odkrycia. I wielkie rozczarowania. Zamknij się wreszcie, Adalbercie, prosiłam już. A ty, Wiedźminie, załatw go. I know you're a guardian and I respect that. Wiemy już, że istniejesz dzięki woli mistrza. Dzięki słowu, imieniu, które ci nadał. To prawda. I am a guest here and I wish to talk. Stworzono cię, żebyś odróżniał intruzów od gości. Masz powstrzymać pierwszych i powitać drugich. Intruzi muszą zostać powstrzymani. I invoke the sacred law of hospitality. Powołuję się na święte prawo gościnności. Teraz jestem gościem, więc wejdę do komnaty. Jesteś głupcem. Zwyczaje są częścią ludzkiego wychowania, nie moich formuł. Powstrzymać intruzów. Damn. I really wanted to... deal with them. I really wanted to be a free. Oh, there's three of them. Whoa. That's a really bad place to be fighting giant golems. At least I tried. Udało się. Na co, Nether? Rozejrzyjmy się. Notatka Drehenia mówiąca o wyjeździe. Jest lepiej niż myślałam. Ta misja to wielki sukces. Drehena opisuje znalezienie ważnego dokumentu dotyczącego Wranów. Notatka Dreheny dotycząca jego badań nad historią miasta. Drehena pisze tu o szczepach bakterii. Oh, it's rusty. Okay. Golem trophy. Okay, that's it. Let's see. Ooh, give me that. Wait. Wrong. This one. I have started reviewing the manuscripts. The city annals have survived only in part. The most interesting volumes seem to be missing. Curiously, up to this point, I have not found a single mention of the Vrans. I have happened on an intriguing document. Its content is encrypted, and the dialect itself is strange. Deciphering it is consuming a lot of time. I have recognized the word reptiles, which is a promising threat. The document bears the seal of one covet. I have never heard of this individual. I have finally reached the place described by Govet. My worst suspicions have been confirmed as I have found cells filled with the bones of lizard men. There are more documents too. If the figures can be trusted, the mutated virus was terrifyingly effective. The reptilian tissue must have decomposed instantly. And I need to find... Czujecie to? Medalion cały czas drży. To kolejna iluzja maskująca. Spróbuję ją rozproszyć. Lissa, Laun, Leita, Laun!
Co to za urządzenie? Zrobiłeś, co do ciebie należało. Dostaniesz zapłatę i... Taką jak naukowcy? Zginęli, kiedy przestali być potrzebni. Nigdy nie byli potrzebni, ale Cynthia się uparła. Na szczęście byli na tyle uprzejmi, że bez mojej pomocy ostatecznie rozwiązali swoją kwestię. Ja nie będę taki uprzejmy. Adalbert? Wiesz, czego masz szukać? Tak jest. To wygląda na prototyp megaskopu. Nie miałam pojęcia, że się zachował. Do czego można to wykorzystać? Artefakt wykrywa więź emocjonalną z daną osobą. Wystarczy się na niej skoncentrować i można nawiązać połączenie. Idealne narzędzie dla szpiega. Tak. Pora wywiązać się z umowy. Co wiesz o mojej przeszłości? Byłeś jeźdźcem dzikiego gonu. Czytałam raporty. W Nilfgaardzie nie mają nic innego do roboty, tylko pisać raporty o wiedźminach? Nie o wiedźminach, tylko o tobie. Jesteś jedyną osobą, która była w orszaku i żyje. Anything else? To wszystko? Interesuje mnie każdy szczegół. Nie ufaj Leto. Myślisz, że ufam ludziom, których ścigam? Dzisiaj jest twoim wrogiem, ale nie zawsze tak było. How do you know I was a rider? Jakie macie dowody na to, że byłem w dzikim gonie? Żadnych. Ale kłamstwa w raportach nilfgaardzkiego wywiadu karane są ćwiartowaniem. Tak, to rzeczywiście cywilizowany naród. Nie masz pojęcia, jak wielu ludzi się tobą interesuje. Bardzo ważnych ludzi. Tylko dlatego, że przeżyłem? Ktoś, kto był jeźdźcem dzikiego gonu, może być kluczem do rozwiązania zagadki orszaku. Oni też o tym wiedzą. Uważaj na siebie. What do you know about Leto? Skąd wiesz, że znałem Leto? Czytałam. Raporty, wiem. Dlaczego mnie przed nim ostrzegasz? Bo cię lubię. Okej. Okay. Powiedzmy, że zaspokoiłaś moją ciekawość. Cieszę się, że jakkolwiek zdołałam zaspokoić wiedźmina. I would like to try the artifact. Chciałbym to wypróbować. A nie chciałbyś żyć długo i szczęśliwie? Jeżeli jeszcze raz się wtrącisz, opiszę to w raporcie. Możesz skorzystać, ale tylko raz. Udostępniasz tajemnice państwowe Nordlingowi. To też umieścisz w raporcie? Na pewno kiedyś zostaniesz dowódcą, Adalbercie. Ale zanim do tego dojdzie, bądź grzeczny i rób, co do ciebie należy. Paragraf 22 kodeksu mówi jasno. W przypadku podejrzenia o zdradę, dowódca misji przestaje sprawować władzę. Punkt 1 mojego kodeksu mówi, każdego zdrajcę należy zabić, zadając mu możliwie dużo cierpienia. What the hell? Why he was invincible, all the above. Multiplikacji uczą ich na drugim roku studiów. Że staniesz po mojej stronie, czarodziejko. Cóż, a teraz wybierz jedną osobę, z którą chcesz się skontaktować. Potem to zabieram. Are you in trouble? Nilfgaard ćwiartuje agentów za kłamliwe raporty. A co robi z agentami, którzy zabijają swoich współpracowników? Nic, dopóki nie ma o tym pojęcia. Okej, okay, will we meet again? Zobaczymy się jeszcze? Nie miałabym nic przeciwko temu. Możesz mnie znaleźć w karczmie. Okej. Okay. Powiedzmy. Cieszę się. I'm going to use the artifact. Wolałbym, żebyś nie podsłuchiwała, kogo będę podsłuchiwał. Nie będę ci przeszkadzała. Mam tu sporo pracy. Tris. Twój los jest w twoich rękach, czarodziejko. Mój los? Ani jedno pytanie nie dotyczyło mnie. Wszystko zależy od ciebie. Zgodzisz się ze mną, że to komfortowa sytuacja. Nie zaprzepaść swoją.
Ustaliliśmy już, że będziesz mówić tylko to, o czym nie wiem. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś wartościowego. Szkoda, że już więcej nie mogę użyć artefaktu. Zostało niewiele mocy. Rozumiem. Dzięki za współpracę. Okay, and I believe that's gonna be it for today, because I really wanna find that last piece of notes. Well, for now, thank you very much. Notatka Derheny dotycząca księgi. Let's read it. I have started to record the mutation procedures once more, this time in a magically protected tomb. I now also realize how serious and far-reaching my discovery might prove. If this disease attacked both the Rans and those Enside who are not vaccinated, what would happen if someone mad or vile enough could be found among humans? I regret having learned of this dark episode in the city's history. I have become wary of danger, as the elves must surely be aware that someone has discovered their secret. I have made my last stroll into the ruins of the Black Academy. I will seal my laboratory and disappear. The time has finally come to see Zerkana once more. So that is gonna be it for today. No, thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye!